naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Piesiewicz. Dzień dobry, witam, bardzo miło. Jak się pan czuje? Średnio. Średnio. Ja bardzo chciałam, żeby pan dzisiaj w czasie tej rozmowy czuł się dobrze. Postaram się. Nie, ja się postaram przede wszystkim. Dlatego chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, nie tylko o pana książce, o której będziemy mówić sporo, ale o pana bohaterkach filmowych, o kobietach, które pan tworzył. Ponieważ oglądając teraz filmy w taki sposób skomasowany, przygotowując się do naszej rozmowy, zwróciłam uwagę na to, że kobiety wysuwają się w pana scenariuszach, w filmach na pierwszy plan. Nawet jeżeli one nie odgrywają tej pierwszoplanowej roli, to one, wokół nich dzieje się intryga, wokół nich jest coś, co jest takie bardzo istotne. Czy pan ma jakąś swoją ulubioną bohaterkę? No, jest kilka tych bohaterek, ale wie pani, ja po jakimś dłuższym okresie funkcjonowania w kinie spostrzegłem, że to się dzieje, że na główny plan wysuwają się kobiety. Zastanawiałem się dlaczego. Przecież te scenariusze to były konsultowane czy też robione razem z Krzysztofem i tak nam wychodziło. I dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że to kobiety niosą całe przesłanie filmu, że są silniejsze, bardziej zorganizowane, mocniejsze, ciekawsze. Rzeczywiście faceci, którzy występują w tych filmach, są trochę pokręceni, przestraszeni, nie dają sobie rady. To kobiety ich ciągną do przodu. Nawet w filmie niebieskim, gdzie jest jakiś, występuje nieobecny wielki kompozytor, widać później, że żona jego była tą sprawczynią poniekąd jego wielkich sukcesów. Jego sukcesów. Ja patrzyłam, kiedy patrzyłam na bohaterkę niebieskiego, miałam wrażenie, że ona jest taką postacią właściwie idealną, bo z jednej strony ona tak trzyma się w cieniu męża, po tej śmierci, po tragedii traci dziecko, męża w wypadku. Tak, jest wspaniałą osobą. Ona się zamraża w jakiś sposób, prawda? Bo tych emocji nie ma. Właśnie te emocje są raz pokazane w tym momencie, kiedy ona próbuje popełnić samobójstwo jeszcze w szpitalu. Przy czym, ale wie pani, można sobie postawić pytanie, czy to tylko jest rysunek scenariusza, ponieważ Krzysztof, a później już kiedy sam robiłem filmy, miałem szczęście wpadać na bardzo aktorki o bardzo silnej osobowości, a wspaniałe kobiety aktorki. W filmie Niebo Cate Blanchett, tak. W filmie niebieskim Juliette Binoche, również w polskich filmach, kiedy robiłem Ciszę z Michałem Rossą, to była to Kinga Price, jeszcze na początku swojej wielkiej kariery. Tak. I być może to również dawało taką, osobowość, taki obraz. Osobowość aktorki, ona była. Ale oczywiście one chciały w tym grać, prawda? Bo to nie były osoby, które muszą grać lub czepiają się każdej roli, prawda? To są osoby, tak jak Cate Blanchett, która czyta i ona wybiera sobie scenariusze, ona sobie wybiera miejsce w kinie. I ja na przykład z filmu Niebo byłem naprawdę szczęśliwy, jak obejrzałem ten film, bo się bałem Toma Tickfera, który zupełnie robił inne rzeczy. Zobaczyłem jakiś piękny fresk z jakąś oszałamiającą rolą. Zresztą uważam Cate Blanchett za najwybitniejszą aktorkę swojego pokolenia. Jakąś zupełnie niesamowitą. Ale kiedy ja oglądałam ten film, myślałam sobie właśnie o tym, że tutaj dla widzów, którzy nie widzieli, nie znają scenariusza, jest to kobieta, która decyduje się na desperacki krok podłożenia bomby człowiekowi, który jest takim społecznym szkodnikiem, tak? I ona się decyduje wymierzyć mu nawet nie karę, może bardziej zapobiec zbrodniom, których on może dokonać jako osoba, która jest dealerem. No i też myślałam pani, sobie, że pan jest przeciwnikiem kary śmierci. A tutaj właściwie ona jest tutaj tym aniołem, który ale jednak karzącym. Wie pani, wchodzimy tutaj w bardzo taką pojemną przestrzeń dyskursu na ten temat. I w jakim sensie żałuję, że ten film powstał w 2001 roku. Zresztą jego premiera miała być 20 września, a 11 września wiemy, co się stało i to zostało przesunięte, ale wolałbym, żeby ten film był zrobiony teraz, ponieważ
miałem taki niedosyt, ponieważ większość osób, chociaż niektóre to dostrzegły, starałem się tam pokazać być może troszeczkę źródła terroryzmu. Przecież Cate Blanchett gra bohaterkę Filipinę, która robi to z bezradności, z rozpaczy, z tego, że nie może dojść do jakichś pozytywnych rzeczy normalną drogą. Policja jest skorumpowana, współpracuje z dealerem narkotyków na wielką skalę w Turynie we Włoszech i w zasadzie przyświecają jej wspaniałe dążenia. I moim zdaniem jest czas w tej chwili, generalnie rzecz biorąc, żeby nad tym ciążącym na współczesną cywilizacją terroryzmu się zastanowić głębiej. Czy to tylko my czy on nie wynika z bezradności. Czy oni też nie są ofiarami tak naprawdę, pewnych mechanizmów, wyobcowania, przesadnego dążenia do dobra czy do piękna. Nie chcę podróżować za daleko, prawda? Bo to jest nigdy nie jest usprawiedliwione i w tym filmie to jest pokazane, że to nie jest usprawiedliwione, ale warto by spojrzeć na to zjawisko gdzieś głębiej, szerzej. Poszukać jego przyczyn i też znaleźć. Tak. U pana to też się pojawia jako takie zdanie rzucone w filmie Piekło, kiedy mężczyzna zaczepia jedną z sióstr, która czyta gazetę, mówi, nazywa się ich terrorystami, a nas nazywa się, że mamy interwencję zbrojną. Film Piekło to jest poważna sprawa tych trzech kobiet, które są bohaterkami, które są naznaczone jakąś traumą w dzieciństwie straszną. No i to jest takie właśnie fatum, która również wynika z pewnych nieporozumień. Wie pani, w tej książce, która przed panią leży, tam jest sporo poświęcone pojęciu kozła ofiarnego. I ten kozioł ofiarny występuje nie tylko w przestrzeni tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, ale również występuje w przestrzeni codziennego życia. Tak. I jest czas w tym rozbieganiu takim, w jakimś zawirowaniu potwornym, powrócić do wspaniałych ludzi, którzy opisywali takie zjawiska kozioł ofiarny w szerokim tego znaczeniu kulturowym. No tak, to jest chociażby Le Bon, gdzie pokazuje się psychologię tłumu, która potrzebuje tego kozła ofiarnego, żeby poczuć się bardziej wspólnotą i żeby rozładować swoje złe emocje. Powiem pani taką rzecz, był taki okres w latach 70. w Polsce, a ja wtedy bardzo, bardzo ostro, intensywnie stawałem w sądach i broniłem okrutnych bandytów i złodziejaszków i prowadziłem sprawy rozwodowe i miałem takie poczucie, że w tym opresywnym systemie ludzie stawali się coraz lepsi w środku. To znaczy, ktoś komuś częściej podawał rękę. Była cała grupa wspaniałych sędziów, którzy starali się czytać, którzy starali się łykać jakieś nowe tendencje w tym, co się nazywa kryminologią. I jak gdyby to pojęcie kozła ofiarnego, ja nie mówię o tych całych regionach spraw politycznych i tak dalej, bo to było zupełnie inne zagadnienie, starali się poszukać sensu funkcjonowania w ogóle wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj mam takie wrażenie, że podróżujemy znowu w tą taką przestrzeń funkcjonowania kozła ofiarnego. Proszę włączyć telewizor, proszę posłuchać radia, proszę otworzyć pierwsze strony gazet. Załatwia się pewne sprawy w ten sposób, iż mam często nieodparte wrażenie, że ściganie przestępców, wymierzanie kar, to jest jak gdyby zaspokojenie albo spowodowanie spokoju naszego sumienia. Ja zastanawiałem się, skąd to jest, skąd ci ludzie przychodzą, dlaczego to robią, czy do końca są winni, nie w sensie prawa karnego, ale w sensie ogólnych mechanizmów kulturowych. Czekam na takie filmy. Chciałbym, żeby one powstały. Więcej, już tak przechodząc na rzeczy mniej poważne, czekam na jakiegoś nowego polskiego Bareję, który opisałby to, co się dookoła nas dzieje, ale nie w sensie jakichś konkretnych spraw, czy też imitowania rzeczywistości, tylko żeby spojrzał i wszedł głębiej w to wszystko. Czasami obśmiał, a czasami opisał. I więcej.
ludzie, którzy podejmują w jednostkowych sprawach w tej chwili w Polsce decyzje ważne, często moim zdaniem się boją podejmować odważnych decyzji. To znaczy boją się środowiska, w którym funkcjonują, boją się opinii społecznej, boją się mediów. Myślę, że jest czas na bardzo odważnych ludzi. Myślę, że jest czas na ludzi, którzy myślą bardzo samodzielnie. Myślę, że jest czas na ludzi, którzy wyrwą się z pewnych uwikłań, takich codziennych, wynikających z jakichś uwarunkowań materialnych, posiadania kredytów, biegania codziennie za pracą, kombinowania. Moim zdaniem jest jak tlenu potrzeba pewnego spokoju i wejścia głębiej. Nie szerzej, a głębiej. Głębiej. To, co ja zwróciłam uwagę w pana książce, kiedy pan pisze o empatii. I właściwie nigdy się nad tym tak nie zastanawiałam, na ile adwokat, tak naprawdę obrońca, tak? Już samo słowo obrońca, ono niesie ze sobą, że to jest ktoś, kto broni, czyli musi mieć empatię. I kiedy pan przygotowywał się pan do procesów, czytając m.in. wspaniałego psychiatrę humanistycznego Antoniego Kępińskiego. No wie pani, to jest postać moim zdaniem zapomniana. Zapomniana, bo teraz znowu... Wielka, tak. Moim zdaniem w sensie propagowania tego, co w Polsce intelektualnie jest ważne. Chyba nie udało nam się jego wypchnąć na arenę europejską. A to był wielki myśliciel, wielki. Ja przestudiowałem jego życiorys. On przede wszystkim tylko był psychiatrą, ale był wspaniałym filozofem, a jednocześnie człowiekiem, który przeszedł Oświęcim. O jakiejś ogromnej wrażliwości. Znaczy, było paru autorów wielkich w latach 60., 70., jak Maria Ossowska, czy Kępiński, czy Kołakowski w tym swoim całym nurcie od 65 roku, fantastycznych ludzi. I tak się rozglądam, tak patrzę i ja nie widzę takich postaci. A tu przechodzimy na tak zwany już dyżurny temat, czym są współczesne polskie uniwersytety. Ja bym strasznie chciał odwoływać się do autorytetów, do ludzi, którzy są rozjaśniają mi świat, pokazują mi, na czym to wszystko polega. I pamiętam na początku lat 70. Zagajewski z Kochanowskim napisali ten cały wielki esej na temat świata nieopisanego. I mam przekonanie, że i twórczość, i literatura, ale gorzej, współczesna nauka nam tego świata, że ten świat jest nieopisany. A wie pan, jak świat jest nieopisany, to ludzie są zdezorientowani, nie bardzo wiedzą, jak mają się poruszać. Ale wie pan, różni faceci, którzy chodzą, grają na flecie i ciągną nas. Tak, no ale dlaczego? Może też dlatego, że te autorytety, które są, chociażby taka osoba jak pan, że jednak myślę, że wielkie osoby dzisiaj się też boją tego wrzasku, tego zgiełku, są niesłyszane. To jest kwestia może jakiegoś zatrzymania się. Ja pani powiem, ja bardzo wcześnie zacząłem i teraz jestem trochę pogubiony. Też się rozglądam dookoła i nie wiem, czy mam taką przenikliwość, żeby to wszystko rozpoznać. Naprawdę jesteśmy na jakimś zakręcie. Dam pani przykład. Cała cyberprzestrzeń, ona nawet nie jest ontologicznie opisana. Mm-hmm. My w ogóle nie znamy skutków tego. A co dopiero mówić o sprawach związanych z opisaniem normatywnym. Ja należę do ludzi, którzy nie chcą mówić, jak ma być, jak ma kto postępować, co jest dobre, co jest złe. To jest straszne, jak mi przypisywana jest łatka jakiegoś moralisty, ponieważ ja tego nigdy nie robiłem. W żadnym filmie, w moim każdym scenariuszu jest więcej pytań niż odpowiedzi. Tak, i to, o czym pisze pan w książce, że pan, dla pana podstawowym pytaniem było dlaczego? Dlaczego ktoś coś zrobił? I dla pana jako adwokata, i dla pana jako człowieka. Tak, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli pani kliknie w to, co klikamy wszyscy już codziennie i wchodzimy w tą cyberprzestrzeń, wchodzimy w internet, to proszę zwrócić uwagę, że ma pani od razu dziesiątki, jeżeli nie setki popełnionych przestępstw. Mhm. Znaczy, gdyby one nie były w cyberprzestrzeni, to one były po prostu ścigane. My to zostawiamy. Ja nie oceniam, czy one powinny być ścigane, czy nie.
Natomiast musimy to uporządkować. Jeżeli na przykład ma Pani mnóstwo portali, które są związane z tak zwanym aspektem naszego życia, który już ma charakter fizjologiczny, a więc na przykład portale dotyczące panienek, które proponują spotkania, to przecież nigdy jeszcze w historii nowożytnego człowieka nie było tak gigantycznych tomów towarzyskich. Prawda? Ktoś na tym zarabia. Na tym zarabia, ale w ogóle to wszystko jest nieuporządkowane. Pornografia dziecięca, która tak naprawdę tak. jest zabroniona, a ona jest. Tak. Jest. Ja nie chcę normatywnie tego ustawiać. Ja tylko spostrzegam, ja to widzę. Ja nie chcę mówić, co jest dobre, a co jest złe. Uważam, że jeżeli facet musi z tego korzystać, to niech korzysta. Ale oczywiście, to są zupełnie dwie różne rzeczy. Tak. Powiem Pani, że pewien znany, nieżyjący już profesor, z którym jechałem, bardzo znany profesor medycyny, kiedy sięgałem z nim samochodem i stały te panienki koło drogi i powiedział do mnie, wie Pan, dla mnie to nie jest ani problem religijny, ani moralny, tylko to jest problem fizjologiczny. Naprawdę, gdybym teraz przytoczył, kto to był, to wiele osób by się zdziwiło. I dlatego nie wchodzę w takie rzeczy. Natomiast to musi być opisane, co się dzieje, jak to oddziaływuje. Jak na nas, przed programem rozmawialiśmy o tak zwanym odejściu od myślenia linearnego, tak. czyli przyczyna skutek. Wszystko się, ta narracja jest jasna, logiczna bardzo, a w tej chwili mamy to wszystko, co się wiąże z myśleniem skojarzeniowym. Temu sprzyja kultura. Jak Pani spojrzy na współczesne kino, to jest kino mające charakter skojarzeniowy. Tak, jest bardzo impresjonistyczne, nie jest beletrystyczne. Być może potrzeba nam takiego kina, może potrzeba nam wielkich bohaterów z powieści XIX-wiecznej w kinie. Trochę takiej powieści epickiej. Tak. Moim zdaniem ostatnim największym kinem, filmem w kinie beletrystycznym to był Coppola swoim Ojcem Chrzestnym. Taki film się już prawie nie robi. Jeżeli się robi taki film opowiadany linearnie, to jest odwzorowywanie przeszłości czy historii. Prawda? Czyli to ma również funkcję tworzenia pewnych mitów, w którym mamy uwierzyć, w którym mamy żyć. Polacy są w tym specjalistami, że tak wyrażę, wybitnymi, wyjątkowymi, prawda? Tworzenia z historii pewnej mitologii. Kupujemy to, łykamy to i z tym żyjemy, bo chcemy z tym też, żyć. Tworzymy to już jakąś tożsamość. I nam jest tym dobrze. Tak. Jak utworzymy już tożsamość, co będzie z niej wynikać w perspektywie, to już jest zupełnie inne pytanie, ale lubimy to robić. Ja natomiast w tym swoim fragmencie swojej egzystencji w różnych profesjach zawsze starałem się brać odpowiedzialność za bohaterów, których kreuję. Tak Pan mówi, że właśnie nie tak mówi Pan w książce. I powrócimy do Pani pierwszego pytania dotyczącego kobiet. Rzeczywiście. Kobiety były, w cudzysłowie to powiem, o wiele lepszym materiałem, żeby je wykorzystać do przeniesienia pewnych myśli czy idei. Zdecydowanie. Być może dlatego, z wyjątkiem jednej sytuacji, spotykałem w życiu wspaniałe kobiety. Począwszy od mojej matki, a skończywszy na moich znajomych. Zawsze miałem znakomite porozumienie. Powiem Pani więcej, lepiej mi się gadało z kobietami niż z facetami. Bardzo barwnie Pan swoją babcię opisuje. Pobożną babcię, która codziennie chodziła do komunii i była na szczo, jak wracała, to trzaskała garnkami, bo była zła z głodu, a potem stawiała pasjans. To jeszcze było przedsoborowe, nie wolno było nic. Tak, przed śniadaniem trzeba było. Bardzo, ale bardzo wyrazista postać. A ja Panu powiem, teraz zupełnie zmienimy temat. Bo ja Panu powiem o mojej ulubionej bohaterce z Pana filmu i to jest z filmu Czerwony, Rita. Suka Rita. I tutaj powiedziałabym tak, czytając Pana książkę, pisze Pan z wielką czułością o swoim pierwszym psie. Kiedy staliśmy wcześniej na papierosie i o tym Panu powiedziałam, powiedział Pan, że to był Pana wielki przyjaciel. A Pan w książce używa przymiotników, które tak jak się opisuje człowieka, że to był pies bardzo serdeczny. I że on też jakąś cezurę, jego śmierć jakąś cezurę w Pana dzieciństwie wyznaczyła. Pamiętam, jest takie zdanie na początku, Michał mnie się pyta, Komar,
Zresztą bez niego ta książka by nie powstała. I co jest ciekawe, że Michał jest mojego pokolenia, gdyby z tych samych regionów, topograficznie myśmy się poruszali w tych samych regionach. Zaraz opowiem o moim psie, ale chcę powiedzieć, że proszę pamiętać, że i Michał, i ja, myśmy się urodzili w gruzach. Ja taką rozmowę rzeka, jak ze mną, ma ten charakter wyjątkowy, nie dlatego, że jest dobra, czy jest zła, czy też dotyczy tematów, które poruszam, ale może to jest jedna z nielicznych, albo pierwsza książka, która dotyczy tego pokolenia, które tak. Ja się urodziłem chwileczkę po tym, jak weszła Armia Czerwona, jak weszli Sowieci. Później jest okres stalinowski, to jest szkoła podstawowa. To też są pewne znaki, które gdzieś pozostały w świadomości. Później jest ten studia, to jest okres Gomułki, 68. Później jest ten no, najwspanialszy okres dla mnie, takiej dojrzałej młodości. To jest cały okres Gierkowski. No i potem pakujemy się w lata 80. i później jest to pokolenie, które łyka budowanie, wychodzi z realu socjalistycznego w real kapitalistyczny. No, no i jest wielki entuzjazm, tak jak w latach 70. Tak, kiedy tak. I to jest to pokolenie, które się ukształtowało całkowicie od kołyski do dzisiaj w bardzo ciekawych, takich zmieniających okolicznościach. Tutaj marksizm, tutaj katolicyzm, tu chrześcijaństwo, tutaj wolny rynek, tu konsumpcja. I wie pani, i to jest ciekawe, że ta rzeczywistość, która w tej chwili funkcjonuje, najtrudniej mi jest uporządkować. Więcej, czasami mi się wydaje, że jestem anachroniczny, że się daję podpuszczać, że jestem bardzo dobrym obiektem do chwytania na lasso. Wiktymologicznie. Ale chciałbym to rozpoznać. Więcej, chciałem, żeby ktoś mi pozwolił puścić taki snop światła, żebym pewne rzeczy rozumiał głębiej. Natomiast powracając do mojego ukochanego psa, na początku tej książki Michał mi się pyta, czy byłem smutnym dzieckiem. Powiedziałem, że nie, troszeczkę osobnym. I moim największym przyjacielem gdzieś do, nie wiem, 5., 6., a może 7. roku życia był mój pies Kazan, owczarek alzacki. Lekko naznaczony chyba nierasowością, czyli trochę skundlony. Do tego stopnia, że po prostu się nim zajmowałem. Miał wielką budę pod Warszawą. Potrafiłem z nim spać w nocy. Mama hodowała kury. On zawsze rano przynosił w zębach jajko na śniadanie. Nie rozgnieciony? Tak, nie. Był bardzo delikatny, chociaż był wielki. Woził mnie do szkoły na sankach. Ja miałem 5 km do szkoły. Uprząż miałem specjalną i go poganiałem. Potem sam wracał. Wspaniały. Wspaniały związek młodego chłopca z takim... On bardzo był mi potrzebny. Tym bardziej, że często siedziałem w domu sam. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, to może jest fantazja przeniesiona z dzieciństwa, że te zimy były bardziej surowe. Że wieczory były dłuższe, że trzeba było bardzo długo najpierw palić w piecach i rano się człowiek budził i był zmarznięty. Wieczory były dłuższe, bo nie było telewizji. Może tak. Czas płynął dłużej. I chcę skończyć z psami, bo o czasie ten bardzo bym chciała porozmawiać. Czy to jest przypadek, że właśnie Rita, tutaj dwa słowa właśnie, Rita jest suką, owczarkiem właśnie też alzackim w filmie Czerwonym, która zostaje potrącona przez główną bohaterkę. Ale to jest nie tylko moja energia. To Krzysztof miał bzika na punkcie psów. Tak. Ale tam jest bardzo ważne, ponieważ pies jest właściwie jakimś, stosunek do psa jest metaforą przemiany bohatera. Ponieważ kiedy bohaterka przynosi do domu sędziego, który nie wychodzi z domu, przynosi jego potrąconego psa, mówi, że może go zabrać, właściwie jest mu to obojętne. I my
poznajemy tego człowieka po takim gościnie. Właśnie zaczynamy się zastanawiać, czy ten człowiek jest tak zły, czy nieszczęśliwy, że jego to już nic nie obchodzi. No jest totalnie samotny chyba. Jest totalnie samotny, ale że człowiek samotny powinien chcieć tego psa z powrotem mieć, a jemu to jest jakby już jest rzeczywiście obojętne. I potem znowu symboliczna scena, ostatnia scena filmu, kiedy Rita już powraca do swojego właściciela, do swojego pana, który zaczął już wychodzić z domu, ale on już głaszcze szczeniaki Rity, które w książce pojawiają się znowu, kiedy Czesław Miłosz na premierze w Krakowie. Tak, to było niesamowite, była dwójka noblistów na premierze, to się chyba rzadko zdarza, to był przypadek, bo jeden noblista to był Czesław Miłosz na premierze w Krakowie, a druga przyszła noblistka, pani Szymborska. I stałem koło Czesława Miłosza i Krzysztofa, takie było długie milczenie. I w pewnym momencie Czesław Miłosz się odezwał do Krzysztofa i mówi: no tak, tak, panie Krzysztofie, zostanie nam już tylko małe szczeniaczki głaskać. Nawiązując do tej ostatniej sceny. No, rzeczywiście, w filmie Czerwonym ta Rita jest jednym z bohaterów. Prawda? Ona jest absolutnie bohaterem, tak. Poza tym ona się... I tam jest drugi bohater, bo tam jest ten równoległy wątek tego młodego prawnika, który zostaje zdradzony przez swoje. Poważna sprawa. I tam też jego emocje są pokazane przez psa. On wychodzi z tym psem, z pudlem codziennie, widzimy go przez okno, jak on rano z tym psem wychodzi, widać, że jest między nimi więź. A kiedy wraca do domu, kiedy no podejrzał, że jego ukochana no ma kochanka, kiedy on wraca do domu i rzuca się na łóżko zrozpaczony, pies do niego wskakuje, bo to jest ich jakiś wspólny rytuał, a on tego psa skopuje, zrzuca. I my wiemy, jak daleko jest posunięta jego rozpacz, że on tego swojego najbliższego, kochanego psa zrzuca. A potem jest scena, kiedy psa przywiązuje do latarni, odjeżdża i my wiemy, że on chce popełnić samobójstwo, że z innego powodu by tego nie zrobił. Czyli piękna, poprzez relację człowieka z psem pięknie jest opowiedziana historia. A teraz pani powiem coś, co jest kuchnią pisania scenariuszy troszeczkę. Kiedyś, będąc jeszcze chyba na studiach albo na aplikacji adwokackiej, przeczytałem nowelkę Singera o młodym chłopaku, który się zakochuje, mieszka gdzieś na Nalewkach w jakiejś pięknej dziewczynie i już były narzeczeństwo, zostało zakręcone, zaręczyny i wraca, idzie do niej, drzwi, brama jest zamknięta w kamienicy i zagląda przez szparę i patrzy, ta dziewczyna się czołuje z jakimś chłopakiem. Wraca do domu, pakuje walizki i odpływa do Argentyny. I opowiada to na pokładzie statku. Mm-hmm. Czyli czasami coś zobaczymy w życiu, co kompletnie nam wszystko wywraca, nas naznacza. I ten sędzia, tutaj ten młody, który ma zostać sędzią, właśnie przeżywa coś takiego. Powstaje pytanie, czy dokonałem plagiatu. Natomiast to jest, to we mnie tak mocno utkwiła ta scena opisana przez Singera. Inspiracja po prostu. Tak. Stąd to się wzięło. Pies też występuje też właśnie w dekalogu, w pierwszej części, kiedy mały chłopiec Paweł zadaje ojcu pytanie o tym, czym jest śmierć, ponieważ zobaczył psa, który zamarzniętego, zabitego przez samochód, prawdopodobnie potrąconego. On głaszcze tego martwego psa. Potem mówi do ojca, czym jest śmierć i że tak się cieszył, że udało mu się jakieś na komputerze wykonać zadanie, że przeleciały gołębie i to nie ma już teraz żadnego znaczenia. I pytanie o śmierć też zaczyna się od psa, niby istoty dla wielu ludzi no, niższej i niewiele znaczącej. Cieszę się, że pani to zauważyła, bo myślę, że nic. Teraz żyjemy ciągle bombardowani, że gdzieś ktoś trzyma psa na jakimś sznurku, a gdzieś coś się dzieje takiego złego. Mi się wydaje, że myśmy bardzo świadomie wpuszczali pewne takie delikatne strumyki, które polegały na tym, że obecność zwierząt, już nie chcę używać górnolotnie tego naszych braci mniejszych,
jest bardzo istotne z punktu widzenia naszego stosunku w ogóle do świata. Do świata, no. A pies I myśmy starali się w każdym filmie coś takiego, tak, delikatnie. Ten dylemat nawet z tymi myszami, który jest w niebieskim, tak? Czyli że ona rodzi mysz młody, one są takie bezbronne, różowe, przezroczyste i ona się boi tych myszy, ale w końcu decyduje się. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to nie były jakieś chwyty narracyjne. Tylko jest takie świadome, delikatne. Tak, ale to się domyślamy. Tam widać najwłaśniej wielkie emocje w tym wszystkim. Mm-hmm. I tak myślę sobie, że to no, da bardzo, bo jeśli powiedzmy z psem, to jeszcze no, bardzo wiele osób lubi psy i ma do nich dobry stosunek. A właśnie jest to pokazanie nawet do takiego, że ta mysz jest czymś bezbronnym i my możemy decydować o jej losie lub nie. Dobrze, tak sobie gadamy, to muszę pani powiedzieć, że mam straszną wdzięczność do rodziców za to, że mnie wywieźli na jakiś czas z gruzów w Warszawie, niedaleko, bo to jest 15 kilometrów i żyłem wśród kaczek, gęsi, kur, psa, wiedziałem czym są pory roku, wiedziałem czym jest, na czym polega ogrzewanie domu. Na czym polega na przykład, powiem rzecz straszną, że raczej trzeba koszulę nosić dłużej niż krócej, bo pranie to jest jednak dosyć spore przedsięwzięcie było wtedy, co nie znaczy, że jestem brudasem, ale jak obserwuję młodych ludzi w tej chwili, to jest taka nieznośna lekkość ubraniowa. Ja bym chciała jeszcze, żebyśmy powrócili do tej kwestii czasu. Czasu narracji, że ja sama osobiście mam często takie wrażenie, że dokonuję w swoim życiu jakiegoś gwałtu na swojej takiej narracji wewnętrznej, która jest dużo wolniejsza niż to, do czego zmusza mnie życie, tego pośpiechu, który nie pozwala mi. Teraz znowu oglądając pana filmy zwolniłam i zaczęłam też patrzeć na pewne detale, pewnie w ten sposób tak jakby pana i pana Kieślowskiego oczami i to spowolnienie. I przypomniał mi się też taki tekst Nabokowa w jego studiach z literatury rosyjskiej, kiedy pisał o Tołstoju, że w Tołstoju geniusz Tołstoja, bo on zresztą nie lubił Nabokow Dostojewskiego i bardziej cenił Tołstoja, mówił, że właściwie człowiek, że Tołstoj najlepiej oddał przez swoją właśnie epickość, sposób narracji, czas jego narracji jest naturalnym czasem narracji wewnętrznej człowieka. Że świat przyspiesza i to już nie jest ta narracja. A w pana filmach jest właśnie to, ta narracja, która narracja wewnętrzna, a nie zewnętrzna. Ci bohaterowie trochę, możemy czasami myśleć, że oni są jacyś bezczynni, że nie mają żadnych obowiązków, tak? Tylko że właściwie przebywają w tym świecie swoim wewnętrznym, w tej wewnętrznej narracji, najczęściej pozytywnej, o tym też rozmawialiśmy. Wie pani, jest taki wspaniały, krótki esejik Kołakowskiego, który mówi o tym, że czas to jest, taki, to jest dach, który przykrywa wszystko. I Boga, i miłość, i bliskość. Czas wszystko weryfikuje, czas wszystko opanowuje. Ja poznałem, to dziwne, że pani o to pyta, bo miałem okazję poznać jednego z najwspanialszych pisarzy współczesnych, on niestety od roku nie żyje, Antoniego Tabucki, Włocha. I już po jego śmierci zostały przetłumaczone jego nowelki pod tytułem Czas szybko się starzeje. I to jest rzeczywiście jakiś problem i być może pani to porusza intuicyjnie. Tabucki ten tytuł też wstawił jako ważny czynnik, na którym byśmy się wszyscy zastanowić, prawda? Żeby tylko się zatrzymać. Tak, a bym też nie chyba też takie. A też dla mnie ta książka poruszyła mnie, jak dostałem ją do domu, nie dlatego, że jest dobra, bo ja nigdy nie uważam, że coś jest dobrego, w czym uczestniczyłem. Mam nasze krytyczne spojrzenie, tylko dlatego, że popatrzyłem, że przecież to jest kawał czasu. Ale powiedział pan, że to jest ten świat, który nie istnieje. Nie, nie ma. To wiem na 100%. Ten czas istnieje, bo ten świat istnieje, bo on istnieje w nas jeszcze ciągle. Przez to istnieje.
Może młodzi tego świata nie znają, ale można. Ale on na zewnątrz nie istnieje. On na zewnątrz nie istnieje. To jest, on jest, jeśli pan pozwoli, to taką metaforę skojarzenia mojego z jazdą na rowerze, że jak się ktoś uczy jeździć na rowerze, to że wiadomo, że jak się jedzie za wolno, można się łatwo przewrócić. I wtedy się zaczyna się rower kołysać. Mhm. Ale jak za bardzo przyspieszymy, to w końcu rzeczywiście się przewrócimy. I mam wrażenie, że coś takiego dzieje się z dzisiejszym światem. Na pewno, tylko my nie wiemy, jak zwolnić, wie pani? Nie wiemy. To jest ogromny problem. Nie wolny, bo bodźce nas gonią. Nie wiemy, jak zwolnić. Nie wiemy, jak to odkręcić. Mhm. Nie wiemy, jak to zatrzymać. W związku z tym jedziemy jeszcze szybciej, bo się boimy i nas goni. Dlatego, że jak jedziemy bez trzymanki. No. I pod górę. Właśnie. W pana książce Skandalu nie będzie. Zauważyłam, że jest bardzo dużo życzliwości do ludzi, że nie ma w panu, w pana narracji nie ma właściwie w ogóle nienawiści. Bo nie ma. Znaczy nie potrafię wydobyć siebie. Potrafię przeklinać, potrafię być wściekły, potrafię reagować na jakieś sytuacje, natomiast nie potrafię rozbudować w sobie takiej, generalnie rzecz biorąc, agresji permanentnej, wściekłości, nienawiści. Nie potrafię tego. A jak pan mówi nie potrafię, to tak jakby pan może chciał jednak, że to takie mogłoby być oczyszczające? Nie. Znaczy ja znam wiele osób, które z ważnych przyczyn, często usprawiedliwionych, rozbudowały w sobie taką nienawiść i moim zdaniem ta nienawiść ich zżera. Tak. To znaczy głównymi ofiarami tego wszystkiego nie są obiekty ich nienawiści, tylko oni sami. Znaczy tak długo nie można. Więcej, ja nie potrafię tak do końca sądzić kogokolwiek, zachowań, postaw. Jeżeli coś wydaje mi się bardzo podejrzane albo bardzo niedobre, po prostu staram się o tym zapomnieć albo odjechać w inną przestrzeń. Nie potrafię tego. I ja też zauważyłem, że zresztą wczoraj miałem wywiad i ktoś powiedział, że jest za mało szorstkości, za mało takiej, być może trochę, przydałoby się trochę agresji, jakiegoś zdecydowanego osądu jakichś sytuacji. Nie potrafię. Nie, ale za to są dużo rzeczy, które... A może wie pani dlatego, że moje całe życie było, że ja nie narzekam na swój los. Mhm. Żyłem w różnych okresach, w różnych epokach. Zmieniło się wszystko. Ale uważam, to był cały czas wspaniały czas. Odnajdywałem się w nim. Spotykałem wspaniałe osoby. Wspaniałe kobiety. Wspaniałych ludzi. To znaczy życzyłbym, żeby wszyscy młodzi ludzie, którzy w tej chwili formują się do przyszłej egzystencji, mieli możliwość spotykać takie osoby. I żeby przychodziły do nich takie książki, jakie ja czytałem, które od nowa opisują świat, ale na tym poziomie. No, nie wiem, ale nie chciałabym, żebyśmy byli tak tutaj pesymistyczni. Nie, nie jestem pesymistyczny, ponieważ ja tego wszystkiego nie ogarniam. Wydaje mi się, że wszędzie są jakieś szczeliny, przez które wpada światło i jest w porządku. Natomiast uważam, że główna rzecz, to jest, o czymśmy mówili, to zabieganie. To zabieganie, tak. ten pośpiech, który nie daje. Chciałabym trochę, żeby trochę było, żeby była anegdot, żebyśmy nie byli za poważni. Mm-hmm. I parę rzeczy kilkakrotnie się śmiałam, kiedy... że miał pan kłopoty z ortografią. Kiedy pan Krzysztof napisał tak, przez do dzisiaj, do dzisiaj, tak, do dzisiaj. I ruch przez ukreskowanie. Tak jest. I tak. Prosi pan rozmawiającego, żeby nie pytał pana, nie drążył tematu, bo pan znowu nie jest pewien, jak to się pisze. Poza tym spostrzegłem, że tym większe mam problemy, czym się dłużej zastanawiam nad tym. No tak. Poza tym ja jestem człowiekiem słowa mówionego, nie pisanego. Ja przeważnie muszę pracować z kimś, do kogo mówię. Kto to bierze, rejestruje, cenzuruje, krytykuje, ale muszę do kogoś gadać. To znaczy byłem ukształtowany już od samego początku jako gadająca głowa. A lubi pan słuchać?
lubię słuchać. Nie zawsze mi się zdarza, żeby słuchać, ponieważ przeważnie przebywam w tej chwili w samotności, ale lubię gadać i lubię słuchać. Lubię prowadzić ciekawe rozmowy. Bardzo chcę słuchać, jeżeli jest coś ciekawego i mądrego. Bardzo lubię słuchać. Uwielbiałem teatr. Uwielbiałem teatr. Spędzałem w teatrze, nie wiem, były spektakle, na które chodziłem kilka razy, 15 razy. Ale bardzo często u Pana pojawia się ten czas przeszły. Lubiłem teatr. No. Wie Pani, to jest celna uwaga, nawet tego nie dostrzegałem, że używam czasu przeszłego. Do wielu rzeczy. No. Zabolało mnie to. Nie chciałam sprawić przykrości. Nie. Ale to było mocne bardzo. Złapała mnie Pani na czymś, czego nie dostrzegłem. Bo Pan jest bardzo tu i teraz i tak powiedziałam jeszcze raz, czekamy na Pana, żeby Pan był w teraźniejszości. Jest takie zdanie, które często się pojawia w powieściach Dygata. To jest takie straszne zdanie, już za późno. I ono umiejscowia człowieka właśnie w przeszłości. Ale wie Pani, może dlatego, że takim jest trudno robić projekcje. Ponieważ nie jestem w stanie przewidzieć. Ale nie, ale nie przyszłość, teraźniejszość. Czy Pani wie, że w latach 80., 90. ja wiedziałem, co powinno być. I mniej więcej wiedziałem, co będzie, choć było to takie nieoparte na bardzo realistycznych przesłankach. Ale miałem determinację w sobie, że trzeba iść w tym kierunku i wiedziałem, w jakim kierunku. Tu na przykład jest taki fragment poświęcony personalizmowi i Schumanowi. Dla mnie Schuman to jest największa postać, nazwijmy to w takiej przestrzeni społeczno-politycznej, politycznej rozumianym w dobrym tego słowa znaczeniu, w XX wieku. I nie dlatego, że był takim aktywnym organizatorem życia wspólnotowego, tylko dlatego, że czytałem jego notatki. Jest rok 42, jest okupacja we Francji. I on wysyła Jean Moneta do Algierii, który pisze zarysy projektu Unii Europejskiej. Wie Pani, dymią kominy krematoriów, ludzie się zażynają, jakaś plemienność totalna, nienawiść totalna. I on ma projekcję budowy nowej, cudownej rzeczywistości. Powiem Pani więcej, jak ja w tej chwili słucham niekiedy zwątpienia w Unię Europejską, które jest największym projektem, najpiękniejszym projektem w historii nowożytnego człowieka. I jeżeli to popęka, ten projekt... To jest pierwszy możliwa w ogóle jest... Tak, bo już się pojawiają się takie koncepcje, to byłaby to absolutna klęska mojego pokolenia. Już nie chcę mówić o wielkiej klęsce w skali europejskiej i tak dalej. Gdyby zaczęło to pękać, gdyby pojawiły się partykularyzmy nowe, gdyby pojawiły się jakieś problemy i będziemy mieli papierek lakmusowy na to. Od kilku lat, czy gdzieś od 10 lat postępuje proces beatyfikacyjny Schumana. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo to bardzo ważny znak na temat, jak ludzie kombinują. To wielki bohater, fantastyczny człowiek zupełnie, notabene adwokat. Praktykujący. Ja lubię to słowo obrońca. Obrońca, tak. To ładne słowo. Ale ja nie wiem, czy dzisiaj jeszcze się operuje tego rodzaju pojęciem obrońca. No właśnie nie. Tak. Ale ja tak właśnie za chwilę mówiłam, kiedyś coś pisałam na swoim blogu o polityce i mówiłam, że ludzie w ogóle, myślę, że nie tylko właśnie w sferze politycznej, dzielą się charakterologicznie na obrońców i oskarżycieli, na sędziów. I że obrońca to charakter. I ta książka o tym świadczy, bo właśnie nie ma nienawiści, nie ma oceny, jest zadawanie pytań, jest empatia.
Wie pani, bo jeżeli się z góry nie oskarża, to się daje komuś szansę. A potem, co my wiemy do końca? Życie nie jest tylko czarne i białe, jest bardzo skomplikowane. Oczywiście natychmiast ktoś mnie zarzuci relatywizm, ale taka jest prawda. Oprócz jakichś skrajnych przypadków. Tak, jakiegoś zdziczenia, zaniku uczuciowości wyższej, paranoi. Ale też są jakieś przyczyny tego zawsze. To jest to. Ale znowu poruszyliśmy ten temat znowu przyszłości. Mówił pan o przyszłości Unii Europejskiej, a tak naprawdę to jest... Ja nie wiem, jaka będzie ta przyszłość. Ale nie, ale ja chciałam coś innego powiedzieć, że tak naprawdę zawsze jesteśmy w punkcie teraz. A pozostawanie, mówienie przyszłości jest naszymi wspomnieniami. Przyszłość jest naszą spekulacją, naszą fantazją. A żyjemy, to jest ten moment. Już przed chwilą, kiedy o tym mówiłam, to już jest to przyszłością. Jest jedna z terapii gestalt, która się opiera na tak zwanym tu i teraz, żeby osadzić się w momencie, w chwili, w której się jest. I w pana filmach to jest. A kiedy pan mówi o sobie, jest przyszłość, nie ma teraz. Może dotykam za bardzo czegoś i powinniśmy zmienić temat? Nie. Zastanawiam się, bo dotknęła pani rzeczywiście czegoś takiego, że operowanie przeze mnie, co powinno być kiedyś, albo co było. Co było. A tak naprawdę emocjonalnie jesteśmy teraz. Wszystko to, co czujemy, to się dzieje teraz. Dobrze. Wie pani, może ja nie rozumiem tego, co się dzieje teraz. Nie chcę chodzić w szczegóły, bo miałem taki okres, że jak obserwuję pewne zjawiska publiczne, to pół roku temu, rok temu czy latem ogarniałem mną wściekłość, a kilka dni temu widziałem pewne sceny z życia codziennego, publicznego i zacząłem ryczeć ze śmiechu. To zaczyna być karykaturalne. Więc ja zacząłem sobie zadawać pytanie, czy żyję w takiej przestrzeni wspólnotowej, w której surrealizm, gdzie używanie jakichś strasznych słów w ogóle nie ma żadnego znaczenia, że tak naprawdę wszystko się dookoła bardzo dobrze kręci, sklepy są otwierane, jest ciepła woda, w miarę jest porządek na ulicach, teatry o 19 grają swoje spektakle, fajna muzyka biegnie z radioodbiorników. Wszystko jest ok. Fajne albo nie fajne. Tak. Wszystko się kręci, a dookoła jest jakaś paranoja, jakaś wściekłość. Ludzie się obrażają, budują mity, budują legendy, budują teorie spiskowe. Dziwne miejsce na Ziemi. Dziwne miejsce na Ziemi. Też o czym mówiliśmy po drugim papierosie, mówiliśmy o tym, że kiedyś... Dążenie do jakichś budowania mitów codziennie nowych. Zupełny irracjonalizm. I teraz zastanawiam, czy ludzie w to wierzą, czy to jest potrzebne, bo wszystko na razie się kręci dookoła. Więcej pani powiem. Nigdy jeszcze w historii mojego kraju nie było tak ogromnych możliwości, a jednocześnie tak wielkiego zagubienia. Ale takiego jednostkowego, nie zbiorowego, historycznego. To wie pan, psychologowie ewolucyjni twierdzą, że myśmy przekroczyli nasze możliwości. Nasz mózg, mimo że jeszcze ma ileś obszarów, które są niezagospodarowane, nie jest w stanie przyjmować takiej ilości bodźców, które teraz na nas i selekcjonować przede wszystkim, co jest ważne, co nieważne. I my reagujemy na to pewnym zniecierpliwieniem, frustracją i ona może musi znaleźć swój obiekt, tak? Ujście. No rzeczywiście to są bodźce niesamowite, bo jeżeli się zważy, że jeszcze, że ja znam osoby z tak zwanej głębokiej prowincji, co nie jest określeniem negatywnym, bo pamiętam, kiedyś mi ojciec opowiadał, że ty nie wiesz, co to jest prowincja, to jest wspaniała rzecz, bo w PRL-u to było kompletnie inaczej, które jeszcze niedawno nie wiedział, co to jest kanalizacja, prawda, które musiały wychodzić do Sławojki, które nie miały ogrzewania, to wszystko szło na węgiel lub na jakieś drewno. I gdzieś w tych domach
nastąpiła kompletna rewolucja, chociażby przez to, że została wprowadzona kanalizacja i woda, prawda? A to tworzy najróżniejsze konsekwencje. Wymagania w zakresie higieny, zaczyna się używać środków i tak dalej, zaczyna się używać tych przedmiotów elektronicznych, prawda? Moim zdaniem największa rewolucja zachodzi właśnie tam, w tych najmniejszych miejscowościach i rzeczywiście ta ilość bodźców, która spływa, ta ilość możliwości. Wczoraj byłem zupełnie, powiem Pani taką rzecz, przynajmniej dostaję dwa razy w miesiącu długie listy, nie zawsze odpadam, bo nie mam siły. Bardzo wiele osób na świecie, w różnych miejscach, począwszy od Azji, przez Amerykę Południową, Stany Zjednoczone, Europę, młodzi ludzie piszą prace magisterskie, doktorskie na temat dekalogu, trzech kolorów, podobnego życia Weroniki. Muszę odpowiadać na jakieś dziesiątki pytań, staram się to robić, ale znaczna ilość, znaczna grupa spośród tych osób to są Polacy. Na wyższych uczelniach. I sobie pomyślałem, kto wie, czy najlepsi ludzie właśnie z Polski nie są tam. Bo przecież są ludzie, którzy wyjechali niedawno, musieli uczyć się języków i robią kariery na tych wyższych uczelniach na Zachodzie. Więcej Pani powiem, nie dostałem ani jednego pytania z jakiegokolwiek polskiej uczelni. To jest wszystko ze Stanów, z Anglii, z Australii. I przynajmniej są to Polacy. I w ślad za tym przeczytałem, że jakiś ogromny procent Polaków, którzy są na przykład w Anglii, wystąpili oni o obywatelstwo brytyjskie. Czy jest uprawnione pytanie, czy to są ci najlepsi, którzy tutaj się z różnych powodów nie zahaczyli, woleli wyjechać. Znakomici ludzie, naprawdę. Znaczy to, co mi przysyłają, to jest fantastyczne. Panie Krzysztofie, ja bym chciała, żebyśmy o Panu rozmawiali. No tu jest o mnie sporo w tej książce. Tu jest o Panu sporo w tej książce i teraz też może tak, żebyśmy... Przeczytałam o tym, że Pan był wagarowiczem. 500 godzin wagarów. Ale były to wagary intelektualne. Do muzeum, do kina. To były wagary tak intelektualne. Ja zaaplikowałem sobie indywidualny tok nauki. Dzisiaj by to można było tak określić. Terapeutyczne troszeczkę, ponieważ nie znosiłem drylu szkolnego. I takie trochę rozglądanie się po świecie. Ja myślę, że ja miałem długi okres dojrzewania, że te hormony mi tam się tak tego bardzo długo. I rzeczywiście wychodziłem rano i pierwsza moja droga to była do kina na 10:00. Oglądałem wszystko. Znaczy cała moja edukacja, jeżeli chodzi o film, to była edukacja przez kluby dyskusyjne filmowe i przez łażenie do kina. Po wyjściu z kina przeważnie szedłem do Muzeum Narodowego, tam była taka kawiarenka. Wysiadywałem tam dziesiątki godzin. Notabene tutaj opisuję, że cały pomysł na dekalog to był z tak zwanej Galerii Sztuki Średniowiecznej z Muzeum Narodowego. Ten obraz został wywieziony do Gdańska w tej chwili, ale to był gigantyczny obraz, podzielony na 10 części, było napisane u góry dekalog. I co było fascynujące, że to nie był obraz typowo sakralny, ponieważ opisywał sceny rodzajowe z tamtego, z XV wieku. I robiąc scenariusze dekalogu, zrobiłem to samo. Tych 10 części dekalogu to są sceny rodzajowe, prawda? Zdecydowanie, z całej rzeczywistości, która nas otacza. A teraz powiem taką rzecz. Robiąc dekalog świadomie, zaproponowałem Krzysztofowi, żeby uciekać od obyczajówki takiej polskiej tu i teraz. Oczywiście to było osadzone w rzeczywistości. Chociażby scenograficznie, tak? Dzisiaj, gdybym to jeszcze raz to robił, to bym jeszcze bardziej to ociosał. Mówiła Pani o jedynce. Też bym ociosał, ale nie będę Pani mówił z czego, może się Pani domyśli. Chyba z ostatniej sceny. Słucham? Może z ostatniej sceny? Nie, z pewnych postaci. Aha. Które też naznaczają to pewną taką
takim bardzo subiektywnym patrzeniem ważnych postaci. A ja znowu będę pana prowokować, żebyśmy mówili o rzeczach nieważnych teoretycznie, a ważnych. I tutaj też dowiedziałam się, że pan jako wybitny prawnik, ale dopiero udało się za drugim podejściem i w panice przed wojskiem poszedł pan do technikum hotelarskiego robić kurs kelnerski. Czy wtedy powstałyby... Z wojska to mnie uratował w pewnym momencie, bo jeszcze miałem przygody z wojskiem w okresie studiów. Mhm. Niech pani sobie wyobrazi, że mieliśmy takiego kapitana. Na studium wojskowym, tak? Tak. Mhm. Bo tam się dopiero moje zaczęły perypetie z wojskiem. Nie wiem, może to wytniemy, bo będę musiał użyć nazwiska. Siedziałem z tyłu, słuchałem wykładów. Się potwornie nudziłem, a wykłady prowadził pan, który nazywał się był kapitan Nowikowski, ale który miał strasznie wykrzywiony nos, bo był bokserem wcześniej w Legii, w klubie Legia. I napisałem taki wierszyk. Chcesz mieć dziecko z krzywym noskiem, pokryj żonę Nowikowskim. No właśnie. I on to złapał. Bo ja to puściłem. Puścił na karteczce, tak? Tak, tak. I jak się cieszę, że się śmiejemy. Tak. Przy dzisiejszej rozmowie. I niech pani sobie wyobrazi, wiedziałem, że to jest koniec. I przez 2 lata krążyłem po różnych komisjach wojskowych, udając jakiś potworny tik nerwowy. I dopiero mnie uratował pewien pułkownik w pewnej komisji, bo to by się źle skończyło i dostałem kategorię taką do obrony przeciwlotniczej jakiejś, czy jakiejś tam się nazywało. I w ten sposób mi się udało zaliczyć wojsko. A to było groźne wtedy, prawda, bo to zaliczenie wojska to było kluczem do skończenia studiów. Ale w każdym razie już wtedy wykazałem się takimi zdolnościami twórczymi na tym. I bardzo tak, poetyckimi. Tak. Panie Krzysztofie, ja myślę, że to jest dobry czas, żeby zakończyć rozmowę, żeby tak zostawić i siebie w dobrym nastroju. I mam nadzieję, że właśnie udało mi się, żeby panu ta rozmowa sprawiła przyjemność. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo.